Hej, w tym materiale pokażę Wam, jak zainstalować oraz skonfigurować ARC DPS-a, czyli add-on do GW2. Mam już na swoim kanale materiał na ten temat, ale z uwagi, że w tym arku troszkę się pozmieniało, to pomyślałem, że po prostu nagram nowy. Zaczynamy od wejścia na stronę deltaconnected.com/ARC DPS, link oczywiście będziecie mieli w opisie. Zjeżdżamy na sam dół i tutaj mamy download, klikamy w here i w tym miejscu interesuje nas plik D3D11 DLL. Pobieramy go i zapisujemy go w folderze Guild Wars 2, tutaj bardzo dużo osób popełnia błąd i zapisuje go w min64. Ten plik powinien być zaraz obok tego GW2-64, czyli po prostu w folderze z GW2. I jeśli chodzi o instalację, to tyle. W razie czego, jak będziecie mieli jakiś problem, nie będzie Wam się odpalało, to możecie tutaj także zerknąć Something isn't working. Są tutaj opisane potencjalne problemy, jeśli dalej nie będzie Wam działało, macie Discorda, możecie wejść i także podpytać. Po odpaleniu gry pojawi Wam się okno z opcjami, na razie to możemy wyłączyć, logujemy się na którąś z postaci i przechodzimy do konfiguracji. Aby odpalić okno z opcjami, klikamy klawisze Alt, Shift oraz T. I pierwsza zakładka to jest Interface, Area Stats, to jest nasze okienko z DPS-em. Jak zacznę zadawać obrażenia, tutaj oczywiście zaczną się także pojawiać wartości. Kolejna fajna opcja to jest Area Buffs, czyli to są nasze buny. Możemy sobie także wyrzucić Self Stats, czyli to są nasze statystyki. A także Metrics, tutaj mamy zarówno FPS jak i Ping. Do tego w Extra Area Stats możemy odpalić sobie nowe okienko, jak interesują na przykład Was breakbary, ile zrobiliście CC. Możecie prawym przyciskiem myszy tutaj kliknąć Advanced Stats i wybrać sobie breakbar. I będzie wyświetlało Wam ilość CC, jaką zrobiliście. Obok mamy także skróty klawiszowe, więc tych okien nie musicie mieć cały czas włączonych, jakbyście chcieli na przykład na chwilę sprawdzić sobie buffy. Mamy dwa modyfikatory, Shift plus Alt, to oczywiście także możecie sobie zmienić. I do buffów mamy B, czyli Alt Shift B i możemy sobie to bez problemu wyłączyć oraz włączyć. Kolejna zakładka to jest Logging i tutaj mamy opcję, żeby zapisywać logi po zabiciu bossa. To są takie po prostu bardziej szczegółowe informacje. Wtedy musimy tutaj kliknąć Save. Te logi znajdziecie w folderze z dokumentami, Guild Wars 2, Addons, ARC DPS i tutaj mamy wszystkie zapisy z najróżniejszych bossów. Standard Kitty Golem na przykład, to jest ten podstawowy golem do trenowania i taki pliczek później możemy sobie zrzucić na stronę. Strona nazywa się dps.report, link będziecie mieli w opisie i tutaj wystarczy zrzucić przykładowy pliczek, poczekać aż się załaduje. Wchodzimy na stronę i tutaj macie wszystkie szczegółowe informacje na temat danej walki. Kolejna zakładka to Extras, ja tutaj nigdy z tego nie korzystałem, ale macie tutaj opcję, żeby wyłączyć na przykład sobie to okienko z prawej strony z achievementami, z questami, z eventami, bądź z tymi chmurkami z obrażeniami. I kolejna zakładka, w której też za dużo nie grzebałem, tutaj generalnie możecie sobie kliknąć w Advance i możecie sobie pozmieniać styl, kolor i różne rzeczy tego typu. Można także wgrać swoją czcionkę, jak Wam się domyślnie nie podoba, a także zmienić sobie rozmiar czcionki. Przykładowo wchodzimy na Google Fonts, pobieramy czcionkę, która nas interesuje, możemy ją chwilowo zapisać w tym folderze z GW2, to nie ma znaczenia. I następnie wybieramy czcionkę, która nas interesuje. Jeśli będzie za gruba, na przykład możemy sobie troszkę chudszą wybrać, powiedzmy, że ta jest OK. Kopiujemy ją, wchodzimy w folder Guild Wars 2, Addons, ARC DPS, należy ją tutaj wkleić i zmienić nazwę na ARC DPS, znak podkreślenia font.ttf. Po tym jak zmienicie nazwę, wystarczy zrestartować grę i macie czcionkę, która Wam odpowiada. Ta jest nieco mała, więc musimy ją troszkę powiększyć, powiedzmy na 16. I teraz znowu restartujemy, zobaczmy teraz, no i coś takiego już powinno być ok. Przejdźmy teraz do kolejnej części konfiguracji, czyli bezpośrednio do ustawień konkretnych okien, bo to też jest dość ważne. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możecie tutaj sobie ustawić sortowanie. Mam to zawsze posortowane. Advanced Stats to już wiecie, że możecie sobie tutaj zmieniać. Na displayu możecie sobie poustawiać takie rzeczy jak Combat Time, czyli to ile czasu jesteście w kombacie. Włączyć bądź wyłączyć Index Number, włączyć bądź wyłączyć Profession Icons, no ale to są takie bardziej rzeczy wizualne, które możecie poustawiać według własnych preferencji. Nas interesuje tak najbardziej to okienko na samym dole, czyli Stats Format. Mamy albo Cliff Damage, albo Target Damage. Mi osobiście zależy najbardziej na tych trzech ostatnich, także wyświetlimy sobie te trzy ostatnie, czyli Target Total, Target Per Second, a także target percentage. Czyli tutaj mamy małpa 4, małpa 5 oraz małpa 6. Żeby to wyglądało bardziej przejrzyście, możemy dodać jakieś nawiasy, to oczywiście tutaj niczego nie popsuje, bądź jakąś taką kreskę rozdzielającą i już na arku będzie to dużo ładnie wyglądało. Wrzuciłem sobie golema i jak możecie zauważyć, na takiej konfiguracji
Na pierwszej wartości mam target total, czyli ogólnie ile obrażeń zrobiłem, teraz jest ponad 60 tysięcy. Dalej mamy target per second, czyli ile robię na sekundę, tam jest około 3000. I target percentage, czyli 100%. Podobna sytuacja jest w title barze. Możemy sobie w title barze wyświetlić także takie wartości, przy czym tutaj nie ma procentów, bo to nie miałoby sensu, zamiast procentów mamy target name, więc powiedzmy, że na początku wyświetlimy sobie target name, następnie target per second i później target total. Możemy dodać kreskę, żeby to rozdzielić. Po nazwie na przykład jakiś dwukropek i na końcu musimy się jeszcze pozbyć tego słowa damage, prawy przycisk myszy, styl, show default title, to wyłączyć i wszystko będzie teraz ładnie wyglądało. Oprócz tego, jeśli w ogóle nie interesuje Was ten title bar, to możecie go tutaj włączyć bądź wyłączyć. Mamy scroll bara, background, jeśli nie chcecie, to też można go wyłączyć. A także możemy tutaj ustawić szerokość samego okna, 400, można zmienić na 500. Jeśli chcecie węższe, 300, tylko musicie tutaj uważać, bo jak ustawicie za małe, no to zacznie się wam to wszystko wtedy zlewać. I na końcu mamy position, bardzo fajna opcja, możecie to na przykład sobie zlokować, screen, position. I tutaj od razu poustawiać na przykład top left, top right, bądź bottom left, bottom right, bądź na osi X i na osi Y wrzucić własne wartości i wtedy takie okienko nie będzie wam się w ogóle przesuwało. Na koniec pokażę wam jeszcze bardzo fajny plugin do ArcDPS-a z Killproofem. Wchodzimy sobie na tą stronę, link będziecie mieli w opisie. W tym miejscu po prawej stronie znajdziemy najnowszą wersję i pobieramy D3-9 ArcDPS Killproof Me DLL. I tego pliku nie zapisujemy w folderze z Guild Wars 2, tylko troszkę głębiej, musimy wejść w bin64 i zapisujemy go tutaj. Następnie musimy zrestartować grę i po wejściu w opcję powinniście mieć tutaj Killproof Me, pokażę wam wszystkie kapeki, oczywiście jak macie konto podpięte, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możecie tutaj także sobie powybierać, które kapeki chcecie, żeby wam wyświetlało. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z tymi killproofami, kapekami, to jest generalnie taka strona, która pokazuje po prostu ile razy zabiliście danego bossa na rajdzie, strajku bądź fraktalu na przykład. Jakiś czas temu stało się to bardzo popularne i dużo osób z tego korzysta, aby szukać bardziej doświadczonych osób na trudniejszy content. Aby dodać tutaj swoje konto, klikamy w Add Yourself. Tutaj macie możliwość zrobienia konta, ale jak nie chcecie, to po prostu klikamy Enter Your Guild Wars Application Key. Tutaj wklejacie wasze application key, jeśli nie wiecie jak to zrobić, tutaj macie wszystko opisane. Następnie dodajemy klucz i będziecie mieli wtedy swoje konto już tutaj dodane. Na stronie głównej także możecie wyszukać kogoś, kto was interesuje, możecie go sprawdzić. Ile ma kapeków z jakiego kontentu, jakie ma tytuły porobione, masterki, tokeny, czyli to są te kapeki rajdowe, ze strajków, a także historię clearów. I z grubsza to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Możecie znaleźć mnie także na Discordzie oraz na Twitchu. Linki jak zwykle macie w opisie. Zachęcam także do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z materiałami. Trzymajcie się i do następnego. Hej!